Minęło już sporo czasu, bo ponad 2 miesiące od poprzedniego odcinka z serią pytań i odpowiedzi dotyczących autobusów elektrycznych. I tam tych pytań było dużo więcej przeze mnie nagranych, ale nie wszystko zmieściło się w odcinku, więc wykorzystam te wypowiedzi tutaj, ale też ich aktualizację, bo w ciągu tych 2 miesięcy dowiedzieliśmy się dużo więcej i pojawiły się też nowe fakty. Zapraszam Was do oglądania. Lecimy z intrem. Czy istnieje już w Europie, czy na świecie, w pełni elektryczna sieć komunikacyjna? Ja osobiście nie słyszałem jeszcze o takiej sieci. W krajach europejskich mówi się jednak o flotach rzędu kilkudziesięciu sztukach tego typu pojazdów. Za największą flotę uznaje się chyba te 35 bydów eksploatowanych na lotnisku Schiphol w Holandii. Muszę przyznać, że mój poprzednik nie ma już racji. Obecnie największa flota autobusów elektrycznych używana jest w Londynie. Są to 73 autobusy elektryczne, głównie są to pojazdy 11-metrowe i jednopokładowe, ale w tej flocie znajduje się też 5 pierwszych na świecie autobusów elektrycznych piętrowych. W sumie jest to dość dziwna konstrukcja autobusu, bo sporą jego powierzchnię, szczególnie z tyłu pojazdu, zajmują baterie. Oprócz tego jest jeszcze 17 miejsc siedzących na dolnym pokładzie, trochę powierzchni do stania, no i klatka schodowa prowadząca na górny pokład. Łącznie 10-metrowy piętrus na pokład w sumie zabierze dość niewielu pasażerów, bo 87, a 54 przejedzie na miejscach siedzących. A deklarowany jego zasięg, czyli liczba kilometrów, którą przejedzie na jednym ładowaniu, wynosi 290 km. Oprócz Londynu warto jeszcze wspomnieć o flocie autobusów elektrycznych w Paryżu. Do końca tego roku miały tam być używane 23 pojazdy tego typu. A jak to wygląda w Polsce? W całym kraju znajdziecie łącznie 21 sztuk autobusów elektrycznych. Mówię tutaj o pojazdach, które zostały zakupione przez lokalnych przewoźników, bo w fazie testów jest kolejne kilka czy kilkanaście sztuk. Dużą flotą elektrobusów, dorównującą liczbowo Paryżowi, ma też dysponować Jaworzno pod koniec przyszłego roku. W przyszłym roku znacznie też wzrośnie liczba autobusów elektrycznych używanych w Krakowie do 25 sztuk i w Warszawie do 20 sztuk. W stolicy plany zakupowe są dużo większe, mówi się łącznie o liczbie 130 autobusów elektrycznych, które miałyby być używane m.in. na liniach przebiegających po Trakcie Królewskim. Nie brakuje też polskich przewoźników, którzy są dość sceptycznie nastawieni do elektrycznej rewolucji autobusowej. Wśród tych największych jest m.in. Poznań czy Wrocław i ci przewoźnicy nie widzą obecnie większych korzyści z eksploatacji elektrobusów lub wręcz wskazują, że nie ma na rynku obecnie pojazdu pozwalającego spełnić ich oczekiwania pod względem ceny, zasięgu i zużycia energii elektrycznej. Co sądzisz o wymianie całego taboru na autobusy elektryczne w Zielonej Górze? Jeśli to rzeczywiście zostanie zrealizowane, to będzie bardzo odważny krok. Dlaczego tak sądzę? No bo przecież ta technologia autobusów elektrycznych zmienia się cały czas. Nadal jest to raczej faza testów w krajach europejskich, metod ładowania, pojemności czy wytrzymałości baterii. Może się okazać, że za kilka lat zostaną opracowane zupełnie inne rozwiązania, które pozwolą lepiej użytkować te pojazdy, a miasto w jednym zamówieniu kupując 80 autobusów będzie z nimi związane na wiele, wiele lat. Rozumiem też presję sytuacji, bo tutaj wykorzystane zostaną środki unijne, wkład własny miasta nie będzie taki duży i taka okazja może już się w ogóle nie powtórzyć. Łącznie mówiono o kwocie 273 milionów złotych, choć poza zakupem taboru elektrycznego mówiono też o przebudowie i dostosowaniu zajezdni, budowie punktów ładowania, a także trochę mniej związane z całym tym elektrycznym zamówieniem, budowie centrum przesiadkowego. Ostatnie doniesienia prasowe na temat wymiany floty w Zielonej Górze mówią jednak o mniejszej liczbie autobusów elektrycznych. Tyle dobrego, że będą to autobusy elektryczne, bo wcześniej pojawiały się nawet głosy, że planuje się zakupić hybrydy czy nawet trolejbusy. W każdym razie na chwilę obecną 12-metrowce mają być elektryczne, a planowane do zakupu przegubowce będą z silnikami diesla. Natomiast w Azji, a szczególnie w Chinach, elektryki nabierają już zupełnie innego znaczenia. Tutaj mamy doniesienia o wielkościach często sprzecznych, niepełnych, nieweryfikowalnych,
ale w każdym przypadku są to bardzo, bardzo duże ilości. W Chinach jest to około 50% taboru autobusowego. Myślę jednak, że ta skala na chwilę obecną nie jest jednak aż tak duża. Wszystkie głosy z Chin trzeba brać z bardzo dużą rezerwą, ale równocześnie to, co tam się dzieje, jest myślę poza zupełnie skalą naszego wyobrażenia. Z tego, co udało mi się dotrzeć, to znalazłem raporty sprzedaży autobusów w Chinach, które wykazywały łączną liczbę 600 tysięcy pojazdów wyprodukowanych w 2015 roku, ale zaledwie, albo w sumie aż 112 tysięcy z nich było elektrycznych. Czyli tutaj mamy udział pojazdów elektrycznych na poziomie 20%, a równocześnie mówiono też, że ta sprzedaż względem poprzedniego roku wzrosła trzykrotnie. Czyli odnosząc się do łącznej liczby taboru poruszającego się w Chinach, można przypuszczać, że obecny udział autobusów elektrycznych wynosi kilka do maksymalnie kilkunastu procent, co jest i tak ogromną liczbą. Na koniec mamy kilka pytań mieszanych, konfrontujących jedno rozwiązanie z drugim, także przystąpmy do tego. Według Ciebie, które rozwiązanie jest lepsze? Trolejbusy czy autobusy elektryczne? Odpowiedź uzasadnij. Co Ty możesz powiedzieć w tym temacie? Jakby na to nie patrzeć, trolejbus z pomagającym zasilaniem bateryjnym jest już rozwiązaniem działającym, funkcjonującym i realnie pozwalającym zapewnić elastyczność i stałe źródło zasilania. Widzieliśmy to na przykładzie Gdyni, gdzie Tritek z baterią może przejechać z pasażerami dystans do 20 km bez zasilania z sieci trakcyjnej i w zasadzie taki Tritek mógłby pokryć obszar całego miasta. Z drugiej strony mówi się, że autobusy elektryczne pozwalają już teraz zapewnić pełną operatywność w funkcjonowaniu, czyli przejeżdżanie tych 300 km w ciągu dnia. Tu miałem na myśli, żeby zapewnić tą pełną operatywność, budowę ładowarek na pętlach, tak jak ma to miejsce w Krakowie pod Dworcem Głównym, czy też tak jak ma być zrealizowane w Warszawie w ciągu najbliższych lat, ma być zainstalowanych 19 ładowarek na pętlach autobusowych. Wiadomo, wymaga to budowy i utrzymania punktów ładowania, ale może to być mniej uciążliwe od utrzymywania wielokilometrowych tras sieci trakcyjnej. Z tego powodu opowiedziałbym się jednak po stronie autobusów elektrycznych. Ale jest jeszcze jedno ale. Te autobusy eksploatowane są od zaledwie kilku lat. Nie wiemy, jak długo baterie będą zachowywać swoje własności i czy za kilka lat nie będą wymagać kompletnej wymiany. Co uważasz o łączeniu trakcji tramwajowej z trolejbusową? Łączenie trakcji trolejbusowej z tramwajową? Rozumiem, że chodzi o samą koncepcję obsługi ulicy przez tramwaje i trolejbusy, bo z samym połączeniem obu trakcji nie spotkałem się jak na razie. Taką trasę wspólnej obsługi tramwajowo-trolejbusowej widzieliście już w Czechach na przykładzie Brna. I tutaj równolegle były rozwieszone trzy przewody nad jezdnią, osobne dla trolejbusów i osobne dla tramwajów. Co sądzisz o pomyśle, żeby autobusy elektryczne mogły podłączać się do trakcji tramwajowej i jechać po torach tramwajowych, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, czyli gdzie tory są w ulicy, a nie na pasie zieleni. Zasadniczo jest tutaj jeden poważny problem, ponieważ tramwaj zamyka swój obwód poprzez szyny. A gdy autobus elektryczny ładujemy poprzez pantograf, to posiada on nawet 5 styków. Plus minus, zero, czyli uziemienie, kontrolę i komunikację. Dodatkowo dotychczas wszystkie te rozwiązania, gdzie ładujemy autobus elektryczny poprzez pantograf, wymagały postoju autobusu. Nie widziałem jeszcze takiego pojazdu, który byłby ładowany w trakcie jazdy. Oczywiście nie mówimy tu o trolejbusach posiadających dwa odbieraki prądu o przeciwnych biegunach. To z pewnością nie wyczerpuje wszystkich informacji o autobusach elektrycznych, o których z pewnością będę Wam jeszcze mówił w kolejnych odcinkach Niskopodłogowca. Co możemy wynieść z tego odcinka? Największą flotę autobusów elektrycznych w Europie posiada Londyn, a w Polsce trzech przewoźników w przyszłym roku posiadać będzie 20 i więcej autobusów elektrycznych. Ambitne plany wymiany floty autobusów na pojazdy elektryczne ma też Zielona Góra. Nasze liczby autobusów elektrycznych nadal pozostaną jednak takie małe w porównaniu do chińskich autobusów elektrycznych i przede wszystkim będą to liczby policzalne. Mówi się też, że autobusy elektryczne potrafią już zapewnić pełną operatywność przez cały dzień pracy.
Ciężko też sobie wyobrazić połączenie sieci tramwajowej z trolejbusową tak, żeby pojazdy obu rodzajów mogły korzystać z jednej sieci trakcyjnej. Autobusy elektryczne w czasie ładowania poprzez pantograf muszą koniecznie stać w miejscu. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. W ostatnich informacjach prasowych mówi się jednak o znacznie mniejszej flocie autobusów elektrycznych.